One question first. Are you feeling anything that can be construed as explosive cell death? No? Wonderful. Let's get started. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz na streamie, dwa na YouTubie. To jest The Outer Worlds. Ja mam taką wcześniejszą wersję. Mogę w nią pograć 3 godziny. Zatem po 3 godzinach spadam ze streama, bo chcę grać dalej. Bardzo długo czekałem na tą produkcję. Udało mi się trochę wcześniejszy dostęp zdobyć. Premiera jest za 2 dni. Dzisiaj mamy środę, w czwartek, w piątek, nie? No więc chciałbym sobie pograć. Na YouTubie się znajdą te 3 godziny pierwsze. Czy się znajdzie więcej? Wątpię, szczerze mówiąc, bo już tak nie bardzo robię serii. Trochę chciałbym sobie też prywatnie pograć. Więc, ale zobaczymy. Ale nie obiecujcie sobie zbyt wiele. Jeżeli czekacie na serię czy coś, to lepiej obejrzeć u jakiegoś rzetelnego YouTubera, nie takiego słabego let's playera jak ja. Zatem uwaga. Odpalamy to cudo. Nowa gra. Normalny poziom. Ustawmy sobie. Potem będę ewentualnie to modyfikował. Tekst rozmowy. W tej chwili... właśnie. W tej chwili brakuje polskich napisów. A może są? Dobra. Włączymy. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny, when you go out of this world to the Halcyon Colony. Czy to jest gierka o Warszawie? Tak, przed chwilą Pałac Kultury się unosił w kosmosie. Dużo dobrego słyszałem już o tej grze, ale też są takie zarzuty, że to poczucie humoru, którym jest gra przesycona, trochę wyrywa z imersji, no więc trzeba się do tego psychicznie dopasować, więc... Ja będę miał też taki zabawowy mindset raczej przy tym. No nie wiem, czy on się utrzyma, no... Ja mówiłem wiele razy, że ja nie przepadam za takim podejściem, gdzie humor jest głównym wątkiem. Lubię, jak humor jest wątkiem pobocznym, ale spoko. Mamy 6 punktów do wydania, jako że ja lubię być postacią... Lubię otwieranie zamków, uniki może nie. To są pistolety, broń ciężka i broń długa, to są bronie palne. Perswazja, hakowanie, medycyna, lubię takie rzeczy, więc w tę stronę idę. No i w urok jeszcze punkt dorzucę, żeby mi kłamanie i perswazja wychodziły. Siła i zręczność, to chyba są głównie, chociaż widzę, że na pistolety też wpływa siła i zręczność. Ale zostawimy sobie tak. Intelekt prawie na maksa, percepcja na maksa. Się stałem, może odwrotnie zrobić, co? Bo to na broń. Ja właściwie chyba będę fanem broni długiej. Snajperki, karabiny, tego typu historie. Hakowanie, medycyna, nauki ścisłe. Ale tu jest znowu otwieranie zamków. No nie ma znaczenia. Pewnie i tak w tych grach o Obsidianu umiejętności determinują, co i jak. I mamy tak, mamy broń dystansową, mamy rozmowę i ukrywanie się. I w te rzeczy pójdę. Broń dystansowa, widzę broń długa, nie najgorszy poziom. Szansa trafienia krytycznego i kołysanie pistoletu. No proszę. Takie rzeczy. Ale to można zmieniać potem i rozwijać, więc nie ma o czym mówić, ale to są moje dwie podstawowe. Taki jestem rozmowny, nie jestem... Znaczy liczę na to, że będę się skradał, o tak. I że będę zabijał z zaskoczenia. Czy ja mam jakieś dyspozycje? Jest tu dużo rzeczy, które nie mają dużego znaczenia. Znaczy, po to jest plus jeden punkt. Wyraźne. Determinacja wpływa na towarzyszy. A ja nie będę miał towarzyszy. Ja nie lubię towarzyszy w tych grach, bo jestem samotny wilk. Więc kasjerka, niski szczebiel. Płeć. No, mężczyzna. Twarz.
No niech będzie tak. Właściwie to i tak broda determinuje za wygląd człowieka, nie? Jak to mówią, każdego szanującego się faceta wygląd determinuje broda. Kolor oczu. Może być. Będziemy tu chyba mieszali. Oczy można. Usta, nos, szerokość szczęki. Szerokość mamy szczękę, bo ja tak chcę mieć szczękę szeroką. Taką mogę ją trochę wydłużyć. Szczęka szeroka, wiecie. To dziewczyny lubią. Włosy, fryzury, kolor włosów. Taką poszukamy siwości. Siwość czy niebieskość, powiedzcie mi. Tutaj w różnych kolorystycznych. O, to jest taka 40, nie? Taka jest siwościowa. Kurde, z fajniejszych zarostów. A słyszeliście, że za Fallouta jest abonament? To żeśmy już chyba omawiali to ostatnio. I od razu kupuję. Bo jestem walnięty. Wszystko było jasne. Proszę tego nie kupować, ja to kupię, żebyście wy nie musieli. Zaraz mi ktoś w komentarzach na YouTubie będzie pisał: ej, kurde, przez ciebie, przez takich jak ty, potem więcej gier w Fallout 76 powstaje. Myślicie? Nie wydaje mi się, żeby tylko przeze mnie. Fallout ma swoich fanów wiernych i tam ciężko ich zniechęcić, a proszę, taki jestem podróżnik. Czy to ja już nic nie mogę poprawić? Pokażę wam coś jeszcze ciekawego. Można makijaż mieć, można mieć brud, można mieć bieliznę i można mieć starość. Ja chcę mieć starość, ale nie aż taką starą. Taka starość mi odpowiada bardziej. Można też zmienić płeć. Jak widzicie, można być kobietą z brodą, więc wszelkie potrzeby będą zaspokojone tutaj. Ja nie chcę być kobietą z brodą, wolę być mężczyzną z brodą. Więc jedziemy dalej. Jak się nazywam? Supernova. No bo też traktujemy się trochę z humorem, nie? No i co my tu mamy? Inteligencja, percepcja i urok. Zastanawiam, bo ten urok, inspirowanie, nauki ścisłe, hakowanie, zastraszanie to tak wpływa. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym atrybutom. Mam nadzieję, że to się nie straci wszystko, co tutaj ustawiłem. Co daje? Bo tutaj jest... Aha, reakcje frakcji i punkty bezpośrednio wpływające. Może a ta siła? Pojemność ekwipunku zwiększa, nie? Tylko, że to broń ciężka, blokowanie... Może zręczność, szybkość ataku bronią białą, czas przeładowania broni dystansowej, otwieranie zamków i tak dalej. No nie ma chyba dużego znaczenia te punkty. No, pójdziemy tak. Inteligencja i percepcja na maksa. I lecimy dalej. Tu są rozdane rzeczy. Czyli jak widać, jestem takim ziomkiem, który się skupia na rozmowach. No i na skradaniu, to żeby wszystko było jasne. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Proszę się nie nabijać z mojego Insta Stories. Mogłem tam powiedzieć coś głupiego. To jest normalna sprawa. Shit. Nie wiem, po co ta informacja, że ja się przenoszę na Facebooka. Może ktoś jeszcze suba kupi. A tak nie kupi. Ah,
There you are, wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Tak, młody, usuń to. Wiesz, to nawet nie chodzi o subskrypcję, tak naprawdę chodzi o ten, o podejście wobec Twitcha, bo to tak, te napisy pojawiające się co jakiś czas sprawiają wrażenie, że chcę was wyciągnąć na Facebooka, to nie o to chodzi. Możecie pójść za mną, nie musicie, ale to nie chcę tym spamować. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Trochę rozmiary napisów są. Mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Gość został z nadajnikiem. No dobrze, dobrze. Strasznie napisy małe są. To współczuję wszystkim, którzy chcą czytać to. Ale ładnie wygląda ten świat. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki ładny. Nie wiem jak wy, mam tak jak ruszam myszką, mam takie poczucie, jakbym tracił ostrość zupełnie, tak. Jakby ten obraz, nie, no chyba wszystko w porządku. Może za dużo klatek albo coś? Nie. Dziwne wrażenie. Czy nie da się zwiększyć tych napisów? Ustawienia. Gdzie w ogóle napisy mogą być? Pokaż napisy dla rozmów. Tekst rozmowy. No nie ma takiej opcji, no przykro mi. Okej. No pole widzenia sobie ustawię jakieś solidne. Jakie jest takie? 102 jest chyba takie bardzo sensowne, nie? Ktoś mi mówił, że 102 najbardziej zbliżone
do ludzkiego. Ktoś mu urwał nogi. Słyszę tego ktoś, mam wrażenie. Tylko aha, w krzakach mam takie dodatkowe skradanie, jakby. Winieta się pokazuje, taka. Myślicie, że to rozmycie ruchu? Ustawienie, sterowanie, rozgrywka. Pole widzenia, to będzie w grafice pewnie. Rozmycie w ruchu, ja wyłączyłem. Już wcześniej widziałem. W ogóle czemu rozdzielczość jest mniejsza z tym? Frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Chyba za głośno jest trochę, nie? Jeszcze tylko przestawię dialogi, efekty przestawię, tak. Kurde, dosyć wysoko! Inhalator. Się zainhalowałem. You, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Looks like the bleeding stopped. Uwielbiam umiejętności używania w dialogach, to Obsidian świetny w tym jest i... Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Madrina time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Co ty tam, operator, piszesz, że ja... Teraz gdzieś to widziałem, że ja śpię na kasie, tak? Jezu drogi, przyjmijmy nawet, że masz rację i śpię na kasie. To i tak to nie znaczy, że mogę kasę wyrzucać w błoto, nie? Jak ją dostaję. To nie jest tak, że... No tak, tak, ale miałem mu odpowiedzieć i zapomniałem, więc tak pisał. To, że masz pieniądze, to wcale nie znaczy, że możesz inne pieniądze palić albo wywalać. No to jest... O Boże, to jest taki rodzaj oferty, że jak odrzucasz, to masz wrażenie, że cię los potem pokaże, bo to jest plucie mu w oko. Jak się wypinasz na taką propozycję. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best... Oddał mi pistolet i szable. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Aha, jutro jest premiera, bo to dziś jest czwartek. Masz karę za oddawanie mi broni. Reputacja mi spadła. Można się... Myślałem, że nikt nie zauważy.
Nie wiem, myślę, że raczej nie powinni wiedzieć, że ja tu wylądowałem. Jak to jest? Okej, okay. Zarządzanie uzbrojeniem. Gdzie tu jest reputacja? Postać. Reputacja. Kogo ja tutaj? Kosmolub. Neutralność. Ups, 6%. Kosmolub jest ulubioną budżetową marką wszystkich mieszkańców kolonii. To jest Spacer Choice, tak to się nazywa. Chyba mam nowy pancerz. Chyba lepszy. Nic ciekawego tu nie ma? Dosyć stabilnie trzyma ten pistolet, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia umiejętności już, ale wydaje mi się, że... Taktyczne spowolnienie czasu. Ze względu na komplikacje związane z wybudzeniem po długim okresie hibernacji, twój mózg inaczej postrzega upływ czasu. Naciśnięcie przycisku taktycznego spowolnienia czasu, TSC, spowalnia świat wokół ciebie, dając ci czas na refleksję i wykonywanie czynności. Okej. Okay. Aha. Powoli upływa, ale jak idę, to szybciej upływa, tak? A jak szybko się odzyskuje? Powolutku. Czyli poszło nie najgorzej. Zastanawiam się, jak z amunicją, bo tak się nastawiłem na walkę dystansową, a to w tych grach takich trochę survivalowych może być kłopot, nie? Wytrych magnetyczny, to mi się podoba. Już. Czy ja wiedziałem, że ten sam guzik mam do rozmontowania, co mam do... części broni. Ciężka energetyczna to jest amunicja. Nie wszystkie opcje są ustawione tutaj. Ciekawe, jaki ten świat jest do eksploracji. Czy to będzie takie Skyrimowo? No, na pewno to jest takie Falloutowe. To mogło być nawet fajne jeszcze tam parę lat temu. Jak jeszcze państwo lubiło moje takie pogadanki, znaczy jak to na YouTubie było sensowne. O kurde. Czy ja nie mam jakiegoś strzału z ukrycia lepszego? Chyba nie mam. Załatwieni? 100 punktów doświadczenia. Nowa broń to jest ten. No już. Szukanie ciał to będzie problem, chyba. Wow, ten nieźle oberwał, tylko ręka została. No nieźle to wygląda, nieźle to działa. I fajnie, że jest RPG-iem. To jest taki Fallout, na który zawsze miałem ochotę. Kurde, no patrzcie, fajnie się strzela. Nie wiem, ta Bethesda to jest naprawdę. Hey! Get over here before you get yourself killed. Kurde, ja mam pancerz ich frakcji. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad.
I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. To tylko nielegalne lądowanie. Znalazłem twojego kolegę w pobliskiej jaskini. Really? How is he? Z nim ma wszystko dobrze, wręcz doskonale. Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Jestem pewien, że mogłabyś wyciągnąć od tych maruderów jakąś informację o miejscu pobytu właściciela statku. You think? Most marauders can't even talk. But criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Fajny ma karabin, ta laska. Nasłałem ich na tych marudersów. O kurde, poradziła sobie. Ej, nie dostałem expa chyba w ogóle za tę walkę. No niedobrze. To niedobrze. Ale jeden ziomek tutaj nie przeżył. O. A propos. Tylko dwa elementy pancerza są. No dobrze. I chyba też się zużywa pancerz z tego co tu widzę. Premia do ukrywania się plus 5. Przydało się więcej tych, więcej jakichś indykatorów, gdzie ciała leżą, bo to łatwo przegapić, zwłaszcza w tej wysokiej trawie. Nie wiem, czy ja mam ostateczną wersję, czy to nie jest taka wersja trochę prasowa jeszcze. Ale to jest ta wersja, która trafiła do recenzentów, więc na jej bazie te wszystkie recenzje są. Zanim pójdę do tej babki, to się rozejrzę jeszcze tutaj. Tam coś ciekawego wygląda. Ale fajny statek. Nie, to kamień jakiś. Pierwotny, no warto było chyba podejść tutaj. Mieszkaniec. Części pancerza. Części do naprawy pancerza. Jest łopata również. Nie wiem, czy łopata mi się przyda do czegokolwiek. Nic więcej ciekawego nie widzę. No, pewnie będę miał okazję poeksplorować sobie tutaj jeszcze. Dużo widzę w was rozterek ten Facebook wzbudza, ja. Ja jakby jestem świadom tego, że tam jakość streama będzie gorsza i wam się będzie gorzej oglądało. Jestem tego świadom. Dlatego rok czekałem z podjęciem decyzji ostatecznie. Nie, jutro będzie dostępna dla wszystkich.